Cześć, tu Maciek, musone.com. Tym razem mamy coś wyjątkowego. Prawdziwe monstrum. Novation Ultranova, jeden z prawdopodobnie najbardziej rozbudowanych syntezatorów cyfrowych, jakie kiedykolwiek powstały. Spójrzmy, co my tu mamy. Synteza Wavetable, 3 oscylatory, 2 rozbudowane bloki filtrów, 6 obwiedni, 3 LFO, z których każdy może pełnić funkcję arpeggiatora, rozbudowana matryca modulacyjna, 5 bloków efektów, vocoder, arpeggiator, a także narzędzie do tworzenia akordów. Także naprawdę ogromnie wiele możliwości. Samo urządzenie może także działać jako interfejs audio. Wyposażone jest w 4 niesymetryczne wyjścia oraz 2 symetryczne wejścia, z czego jedno właśnie obsługuje mikrofon i pokładowy vocoder. Ten mikrofon zresztą dostajemy w pakiecie. Co więcej, syntezator może także służyć nam jako kontroler, ponieważ wyposażono go w system AutoMap. AutoMap czy AutoMapa po polsku to taka specjalna nakładka programowa, która pozwala nam w łatwy sposób zyskać dostęp do parametrów miksera systemu DAW oraz instrumentów i efektów wtyczkowych. O tym, jak działa AutoMapa, jeżeli chcecie się dowiedzieć, oglądajcie osobny odcinek poświęcony właśnie klawiaturom Novation. Ja tymczasem chciałbym skupić się bardziej na syntezatorze. Jako ciekawostkę powiem tylko, że ta klawiatura to właśnie ta sama klawiatura co w serii SL, Fataroska, dynamiczna klawiatura z funkcją Aftertouch. No dobrze, zanim przejdę do omawiania bloku syntezy czy toru syntezy, to chciałbym pokazać Wam kilka fabrycznych barw. Oto pierwsza z nich. Piękna, złożona barwa. Tak naprawdę składa się z 3 warstw. Zobaczmy, spójrzmy do miksera. Oto pierwsza warstwa. Arpeggio. Druga warstwa. A zatem taka pulsująca barwa, pulsująca składowa. I trzecia składowa. Piękny, głęboki bas, taki tajemniczy dron. Oczywiście do tego dochodzą efekty, w tym wypadku 2 chorusy oraz delay. Idźmy dalej. Kolejna barwa, barwa basowa. O, na jej przykładzie może pokażę Wam, że te potencjometry, ponieważ są dotykowe, mogą także pełnić funkcję wyzwalaczy różnych zabiegów modulacyjnych. Zresztą zobaczcie, przełączam się w tryb touch. Albo możemy także dotykać więcej niż jeden potencjometr. Ciekawa funkcja. Idźmy dalej. Kolejna barwa. Pianino elektryczne. No, szczerze mówiąc, tego rodzaju barwy bardzo trudno uzyskać na klasycznych syntezatorach, ponieważ są dość złożone. Zwykle potrafią uzyskać takie barwy, możemy uzyskać za pomocą syntezatorów FM. No i ten proces jest dość złożony. Tutaj mamy wavetable, więc mamy gotowe przebiegi, które ułatwiają to zadanie. Idźmy dalej, kolejna barwa. Piękny trensowy pad. Mnóstwo takich barw na pokładzie tego instrumentu. Kolejna barwa. Przesterowany przebieg. Bardzo łatwo uzyskać właśnie tego rodzaju brzmienia za pomocą ultranowy. Tutaj z kolei mamy barwę trensową. Posłuchajmy przebiegu arpeggio. OK. Tyle na ten temat. Kolejna barwa. Właściwie czasami trudno tak naprawdę powiedzieć, do jakiej kategorii należą barwy. Zobaczcie, ta na przykład może być barwą solową, ale może też być padem. Fajny, złożony pad. No i oczywiście vocoder. Posłuchajcie. Ultranova, Novation, Ultranova. Tak to wszystko działa. Teraz przejdę do omówienia toru syntezy, a zatem wybieram sobie jakiś wolny slot. Niech będzie to slot na przykład D1. No i tak wobec tak rozbudowanej architektury, tak wielu funkcji, przyjęto dość sprytny system nawigacji. Pod wyświetlaczem, jak widać, znajdziemy przyciski dostępu do poszczególnych elementów toru syntezy, w szczególności do oscylatorów, miksera, filtrów, a także do obwiedni, LFO i matrycy modulacyjnej. Osobno znajdują się tutaj zakładki efektów i vocodera. No i w przypadku, gdy modułów danego typu jest kilka, jak choćby właśnie w przypadku oscylatorów, no to dostęp do parametrów kolejnych oscylatorów zyskujemy za pośrednictwem właśnie tych oto przycisków przewijania, a zatem teraz wszedłem w ustawienia drugiego oscylatora, teraz w ustawienia trzeciego oscylatora. No ale zacznijmy może od jednego oscylatora. Jak widać, w sekcji miksera włączony jest teraz tylko jeden oscylator. Ten oscylator generuje nam przebieg
piłokształtny. No i tak mamy tutaj do wyboru poza klasycznymi właśnie przebiegami sinusoida, trójkąt czy właśnie piła, całą masę przebiegów wavetable. Podobnie jak w przypadku innych syntezatorów wavetable, regulacji tutaj podlega indeks. A więc możemy w ten sposób doprecyzować jakby barwę, ustalić jej skład harmoniczny. Ale co ciekawe, istnieje także możliwość zwielokrotniania przebiegów. Może zaprezentuję to właśnie na przykładzie przebiegu piłokształtnego. Posłuchajcie. Zwielokrotniam przebieg. Jest głośniej. A teraz odstroję poszczególne przebiegi od siebie, nieznacznie. Wystarczy teraz dodać na przykład do tego wszystkiego pogłos, żeby uzyskać naprawdę efektowną barwę. OK, włączę na razie ten pogłos i teraz gdybym na przykład zwiększył jeszcze to odstrojenie, no to uzyskam właśnie klasyczne takie trensowe barwy. Tak naprawdę to brzmienie, ten rodzaj przebiegu nazywany jest często Supersoul. Ten rodzaj przebiegu chyba po raz pierwszy pojawił się na pokładzie syntezatorów Rolanda i rozsławił serię właśnie JP. Tego rodzaju barwy tutaj możemy w łatwy sposób uzyskać. No ale moim celem jest uzyskanie właśnie łagodnej barwy, takiej organowej, więc zacznę może od innego przebiegu. Wybiorę sobie tutaj przebieg o nazwie String Machine. Nie brzmi do końca jak String Machine, ale na początek mi to wystarczy. Włączam w mikserze drugi oscylator, pierwszy odrobinę przyciszę. Przechodzę do ustawień drugiego oscylatora. Tutaj wybiorę sobie może jakiś łagodny przebieg wavetable. OK, przestroję go oktawę. Teraz włączę w mikserze trzeci jeszcze oscylator do gry. Przełączam się do ustawień trzeciego oscylatora. Trudno naprawdę zdecydować się, więc coś wylosuję. Całkiem fajny przebieg, może oktawę wyżej. No i przechodzę do ustawień filtrów. Mam tutaj do wyboru całą masę różnych filtrów o różnym nachyleniu, a więc filtry dolno, górno i pasmowo-przepustowe. Ale co ciekawe, mam także możliwość dobarwienia tego brzmienia, a zatem mogę tutaj użyć parametru Drive Amount. I uzyskać filtrację o różnym zabarwieniu. Są tu nawet takie dziwolągi właśnie jak Beats Down czy Beats, czy Rate Down, posłuchajcie. Dość taki drapieżny filtr. I Rate Down. Ja może pozostanę przy tym, przy takim typowym ustawieniu, a więc wybieram sobie filtry dość strome, nachylenie 18 dB na oktawę. Zwiększam wartość rezonansu. I teraz ciekawostka. Ten duży potencjometr domyślnie został stworzony do obsługi filtru, a więc działa w ten sposób. Ale może także obsługiwać dowolnie wybrany tutaj parametr. Zobaczcie, wybieram sobie na przykład parametr rezonansu. Teraz ta dioda jest podświetlona, wciskam lock i teraz ten potencjometr służy do regulacji właśnie parametru rezonansu. Bardzo ciekawa sprawa. OK, idźmy dalej. Teraz włączę sobie tutaj do gry obwiednie. To obwiednie ustawię w taki sposób, żeby troszeczkę uwypuklić atak za pomocą filtru, a więc to jest druga z kolei obwiednia przypisana tutaj do obsługi filtru. Włączam ją tutaj w sekcji filtru. Jej działanie nie jest szczególnie teraz jeszcze słyszalne. Może spróbujmy jeszcze raz. No i myślę, że jestem gotowy na to, żeby dodać tutaj też efekty, a więc przełączam się do bloku efektów, wybieram sobie chorus. Włączę tutaj efekt pogłosu, a także delay. Oczywiście parametry tych efektów mogę w dość szczegółowy sposób ustawić, ale skupię się na razie na tym, żeby po prostu ustalić odpowiednią ilość tych efektów, a zatem mam włączone efekty w slotach pierwszym, trzecim i czwartym. Zmniejszę ilość delaya. Brzmi to już organowo. No i teraz tak, posłużę się narzędziem do tworzenia akordów. Zobaczcie, jak ono działa. Włączam je, przechodzę do zakładki edycyjnej i teraz mogę sam wprowadzić akord, którym chcę grać. Niech będzie to akord molowy z septymą i noną. Piękny akord, accept i gotowe. Posłuchajcie.
Bardzo fajna sprawa, ale na tym nie koniec. Włączę teraz do gry LFO. A więc wybieram sobie pierwsze LFO, wybieram kształt kwadratowy i przechodzę do matrycy modulacyjnej. Mam tutaj 20 takich slotów modulacyjnych. W pierwszym z nich właśnie ustawię sobie LFO do sterowania częstotliwością odcięcia filtru. A więc wybieram tutaj z listy destynacji częstotliwość odcięcia pierwszego filtru, bo mam dwa bloki filtracji, które zresztą, czego nie powiedziałem, mogą działać w trybie szeregowym, równoległym lub w innych trybach kombinowanych. Posłuchajmy, jak działa nasze LFO teraz. Teraz działanie tego LFO jest wyraźniejsze, ale jest stałe. Mogę na przykład zaprzęgnąć tutaj do działania także koła modulacji, a więc wybieram jako drugie źródło modulacji. Teraz usłyszymy działanie LFO dopiero wtedy, kiedy zwiększę wartość modulation. Sprawdźmy. Mogę także wykorzystać drugi slot modulacyjny po to, żeby koło modulacji zaprzęgnąć do sterowania częstotliwością tego LFO. Zobaczcie, wybieram tutaj na liście destynacji prędkość LFO, czyli LFO One Rate. Wystarczy niewielki zakres, posłuchajcie. Wyraźnie LFO przyspiesza. Na tym nie koniec. Mogę dalej na przykład wykorzystać aftertouch. Aftertouch do na przykład włączenia do gry szumu. Czyli wybieram tutaj sobie z listy noise level i zwiększam udział tego szumu. Kiedy dociskam, pojawia się szum. Mogę także wykorzystać aftertouch do tego, żeby zwiększyć na przykład, zmniejszyć częstotliwość odcięcia filtru. Zbieram filter one frequency i ustalam ujemną głębokość. A więc pojawia się szum, jednocześnie filtr jest ciemniejszy. A więc uzyskałem naprawdę już złożoną barwę. Bardzo jestem zadowolony. Świetnie to brzmi. W pamięci utrenowej można zapisać kilkaset barw, a zatem producent pomyślał tutaj o bardzo sprytnym systemie właśnie wyszukiwania ich. Służy do tego przycisk Patch Browse. I zobaczcie, wybiorę sobie teraz tutaj barwy perkusyjne. Może posłuchajcie, jakiego rodzaju barw perkusyjnych utrenowa się nie boi. A więc perkusjonalia. Przetworzony właśnie werbel. A więc metaliczne, syntetyczne takie brzmienia. Połączenie właśnie werbla z shakerem. Stopka, również można ją uzyskać. Talerze, a zatem właśnie można stworzyć za pomocą utrenowej pełny zestaw perkusyjny. Oczywiście z łatwością uzyskamy też szereg brzmień właśnie typu dzwony, chociaż dzwony tak naprawdę stanowią osobną kategorię. Ale tak naprawdę najbardziej chyba różnorodną kategorią jest kategoria barw stylowych. Zresztą posłuchajcie. Podsumowując, Ultranova to naprawdę prawdziwy kombajn. Syntezator, kontroler, interfejs, vocoder oraz blok efektów w jednym urządzeniu. Początkowo ilość funkcji, jakie oferuje, może troszeczkę przytłaczać, ale system nawigacji, jaki tutaj wprowadzony, jest naprawdę intuicyjny i edycja czy programowanie barw od podstaw przebiega tutaj bardzo szybko. Jeśli chodzi o zakres zastosowań, to oczywiście Ultranova może posłużyć do kreowania takich klasycznych na przykład basów syntezatorowych, z tym, że oczywiście te oscylatory i filtry nie brzmią tak ciepło jak w instrumentach analogowych, jak choćby w
testowany przeze mnie niedawno Bass Station 2. Jeżeli natomiast chodzi o pady, jeżeli chodzi o eteryczne lidy, jeżeli chodzi o efekty, czy właśnie takie akordowe, syntezatorowe barwy, to ten instrument brzmi naprawdę świetnie, brzmi klarownie, brzmi bardzo przestrzennie i bardzo efektownie. 5 bloków efektów to na pewno więcej niż będziecie potrzebowali w grze na żywo czy w studio. Ten instrument jest także świetnie właśnie przygotowany do gry na żywo, ponieważ ta matryca modulacyjna pozwala wykorzystać właśnie koło modulacji, aftertouch i te wszystkie kontrolery w bardzo elastyczny sposób. Właściwie jest tutaj pełna dowolność tak naprawdę. No i LFO chociażby warto zaznaczyć, że może także działać w roli arpeggiatora, co pozwala z kolei tworzyć wielowarstwowe, takie efektowne tekstury. Także instrument niezwykle ciekawy, polecam Waszej uwadze. Sprawdźcie.